Żeby w pełni zrozumieć ten materiał, musimy sobie zdać sprawę z tego, jakie procesy myślowe zaszły w Big Gamesie, co uratuje Pet Simulatora, gierkę, która przez wielu jest martwa. Pewnie sobie pomyślicie, że tak ogromne studio jak Big Games wpadło na naprawdę świetny pomysł. Według Big Gamesa Pet Simulator 99 zostanie uratowane dzięki skrzydłom, dzięki drewnu i dzięki pelerynkom. Brawo, brawo, serio, nie, brawo, brawo, panowie, nie wpadłbym na głupszy pomysł. Serio, powinniście dostać po debilny pomysł roku nagrodę. Naprawdę, przysięgam, to jest najgłupszy pomysł, jaki widziałem w historii. Wpaść na to mogło tylko i wyłącznie Big Games. Oglądaj ten film do samego końca, ponieważ w trakcie jego trwania będzie konkurs na 3 pety Huge Golden 99 level, który aktualnie widzisz, dlatego obejrzyj ten film bez przewijania, bo obijesz konkurs. Jesteśmy na nowym świecie, na nowej krainie i zobaczmy, co my tutaj mamy. Wow, jakiś upgrader skrzydła, co ty gadasz, stary, skrzydło, ja cię kręcę, ale to będzie kozacka mechanika, nie? Ej, to naprawdę zmiecie wszystkie inne gry w Robloxie, dajcie wszystko, to możemy tak ulepszmy, to na pewno się opłaca, to na pewno się, widzowie, opłaciło te upgrade'y. Ready to fly? Jump to start. Okej, dobra, to już, widzowie, się zaczyna, będę mógł teraz latać, tak, latanie. Dobra, skaczę, wo, latam, 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 jo! Ale mechanika i co? A, i to tyle i nie ma nic więcej, tak? Ta mechanika miała naprawić Pet Simulator 99. Big Games wie, że istnieje coś takiego jak teleport i wystarczy, że ja sobie odblokuję to w teleporcie i nie muszę tam latać za każdym razem, więc te upgrade'y i ta mechanika jest totalnie bezużyteczna, czy nie? Ej, czy oni wiedzą, co oni mają w swojej grze, czy nie? Nie, odpowiedz mi tak szczerze na pytanie, czy oni wiedzą, co mają w swojej gierce, stary, bo ja nie kumam. Nawet Honix się wyśmiewa z tej aktualizacji. Jesteśmy niecały dzień po update'cie, a w grze jest 77 tysięcy graczy. Na tej beznadziejnej aktualizacji było 120 tysięcy, zawsze było 200, 250, nie, 120 tysięcy kont, gdzie Pets Go bez aktualizacji miało 220 tysięcy i też jest słabą grą. Po co jest ta mechanika? Po co są te upgrade'y? Po co jest to latanie? Nie wiem, czy jakieś kidosy z TikToka, które potrzebują milion dopaminy, tego potrzebują? O, super, no teraz jestem jak Jezus, nie? Spadłem i chodzę po wodzie. Nie no, super, super mechanika, jak spadnę. A, i żeby stąd wyjść, jednak muszę użyć teleportu, czyli jednak chyba wiedzieli. Chyba jednak wiedzieli, że istnieje teleport. Całe kurde szczęście, nie? I pewnie sobie pomyślicie, Pedro, no jedna useless mechanika, no wiadomo, jaskółkę, a wiosny nie czyni, jedna i tak dalej. Nie możemy oceniać tej gry tak. Oni, żeby opisać tą świetną mechanikę, potrzebowali kuźwa 3 zdjęć. Zobaczcie, ile miejsca w devblog potrzebowali na to, żeby opisać tą beznadziejną mechanikę. 3 zdjęcia, 3 opisy. Po co to jest? Po co wy się tym zajmujecie? Ratujcie ekonomię. Ona płacze, że chce pomocy. Ale mamy tutaj minigierkę. No ona może wszystko zmienić, nie? Ona może to naprawić. Dobra, wejdźmy sobie tutaj, wejdźmy w to. I witam bardzo serdecznie. Tak, ścinamy drzewa w Pet Simulator. O taką grę walczyliśmy. Taką grę chcieliśmy. Vivat presto, dziękuję. A jak coś, to ten update musiał się oczywiście spóźnić 12 minut, bo chyba deweloperzy zapomnieli o aktualizacji. Super Preston, od generalnie tutaj chodzi o to, że musimy napierdzielać w myszkę, żeby niszczyć, widzowie, drzewa. Tak jest, dobrze widzicie, ja niszczę te drzewa. Pewnie graliście w takie gry na Robloxie. Preston myślał, że to uratuje 600 coinów i możemy sobie tutaj, widzowie, kupić nowe siekiery i pewnie się zapytacie, po co są te nowe siekiery? Tylko po to, żeby rozwalać lepsze drzewo. Ale tutaj mamy majestatyczne, widzowie, questy, które przez pierwszą godzinę nie działały i okazało się, że ten skrypt jest skopiowany po prostu z innego rzeczy. Macie tutaj aktualnie screena. Dostajemy magicznego gifta za poświęcenie tutaj, nie wiem, chyba 20 minut, to bo nie wiem, jakim cudem mogę 50 drzew takich zwykłych rozwalić, 25 takich drzew i 10 goldenowych, ja dostaję gifta za milion. Ten gift jest warty milion tylko i wyłącznie dzisiaj, jutro będzie warte 600 tysięcy, pojutro 300 tysięcy, bo to jest gówno, bo tam nie ma procentów na giełdzie. No chłopie, po co ty w to grasz jeszcze? A niestety nie wiem, jak rozwalicie te złote drzewa, ponieważ to nie są te, więc powodzenia, widzowie, że znajdziecie jakieś złote drzewo, że je rozwalicie, że będzie git, nie? W devblogu rozpisali się na temat tej minigierki. Oj, tutaj mamy jeden opis, mamy drugi opis, mamy trzeci opis, mamy czwarty opis. No, jest 4 opisy w devblogu na temat gówna, którego to nawet nie powinno być. Gratulacje mózgu! Szansa na huge Trojan Horsa! O
kurde. Nie, to sorry, to sorry, to jednak to jest dobry update. Dwie nowe masterki. Pewnie sobie pomyślicie, kurde, to będą naprawdę fajne masterki. Jedną mam już na maksymalnym poziomie. Zresztą sami zobaczcie, jak ja ją wbiłem. Wszedłem do gierki i dostałem taki komunikat. Jak to jest możliwe, że ja nie będąc w grze zrobiłem masterkę? Wytłumacz mi to, proszę, wytłumacz mi. Bo ja nie do końca rozumiem, czy to faktycznie tak zadziała. Aha, no nie wiem, nie było mnie w grze, widzowie. No nie było mnie w grze, przysięgam. Skończyłem mając 91 level, nagle mam maksa. Jest to masterka z typu lepszych, serio. Naprawdę wydaje mi się, że to jest spoko masterka, bo zobaczcie, możemy sobie tutaj, w ogóle jeżeli nie wiecie, co to jest za maszyna, to musimy sobie przejść do milionerów, tak, musimy znowu przejść do tego gównianego świata milionerów. W tej oto tutaj zakładce cały czas, jak widzicie, mam na maksa tutaj odblokowane. Plus 9% do diaksów, 30% więcej dropa i 195% laka. No powiem wam, że boosty mega kozackie, gdybym tylko grał. I mam 100 tysięcy dolarów, więc tego mi na pewno nie zabraknie, super sprawa. A druga masterka jest poświęcona fiuzowaniu. Tak, widzowie, dostaliśmy masterkę w fiuzowaniu, gdzie 99 level daje nam możliwość sfiuzowania nie z dwóch, z trzech petów, ale z dwóch. Gdzie mamy 5% szans na to w fiuzie, że dostaniemy dwa pety. Ale Preston wie, że od jakiegoś pół roku nikt nie fiuzuje? Czy to jest jakaś wiedza tajemna, której niestety studio Big Games nie posiadło, robiąc tą aktualizację? I zobaczcie, jak szybko się, widzowie, to wbija. Dobra, wrzucę, nie wiem, wrzucę 100 takich petów, dobra? Wrzucam 100 byle jakich petów, drugi poziom mam. Nice, 100 petów dało mi jeden level, dało mi 30 expa. Przypominam, że 99 level masterki potrzebuje 1 300 000 punktów, żeby dostać jakieś gówno. O mój Boże. Żeby wygrać za darmo 3 huge, zestaw suba z dzwonem, łapkę w górę, a w komentarzu napisz 4 słowa, a 5 słowem niech będzie twój nickname z Robloxa. Słowa są obojętne. A no tak, byłbym zapomniał, każda masterka teraz za osiągnięcie 99 levela daje nam pelerynę. Tak, widzowie, dostajemy pelerynę. Zobaczcie, ile ja mam peleryn. Myślicie, że to mi coś zmienia? Nie, widzowie, to nic nie zmienia. Ja mogę w ogóle założyć, czy nie? Halo? Dobra, Toggle Cape? Halo? Ty, nie działa. Chyba nie działa. Halo? No, no niestety się nie da jej założyć, to przykro mi. Flex on the noobs and the haters. No, złapał mnie cringe, tak samo jak te 120 tysięcy osób, które weszły na aktualizację. I już się z tego bawi połowa. Nowa ranga, która nam totalnie, widzowie, nic nie daje. Ale Robux się musi zgadzać. Jajko, jajeczko, jajko, jajunio. Nowe jajeczko, 30 zł za jedno jajko, jeżeli chcecie. Jedno na 2000 Titanic. 2% szans na to, że wam się to jajko zwróci razy 3. No to ja bym brał, no ja bym brał. Jajko, jajeczko, jajko, jajunio. No i oczywiście ukochane przez wszystkich, uwielbiany Forever Pack, więc jeżeli chcecie wydawać Robuxy, to macie na co, no bo aktualizacja musi przynieść coś za Robuxy. Mamy Forever Packa, mamy Cartoon Egga. Enchant, który jest w gierce już od wiemy kiedy, jest nadal nowy. I pewnie ten nowy pozostanie do końca tej gry. Ale w Forever Packu mamy nowego Huge'a i nowego Titanica. I wiecie, że ja w tym momencie omówiłem wam całą aktualizację, cały update, widzowie, serio, omówiłem wam cały ten update, cały ten długi devblog. Jaki jest twój ulubiony grecki god? Czyli oczywiście Bóg, lud? No moim jest Preston, nie? Na tej wspaniałej aktualizacji na 5 krainach dostaliśmy 9 petów. I wiecie, co jest najgorsze? Że są osoby, które naprawdę uwielbiają ten update, które mówią, że to jest dobra aktualizacja. Ło, jaka kozacka skrzyka, jaka dobra skrzyka, ło, ale wolno się to rozwala, ale super nagrody. Ja cię kręcę. 5 minut czekania, ale mam skrzydło. Fajny update.